Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zainspirowany ostatnim filmem Kuby Klawitera odnośnie jego słuchawek, których używa do pracy, również postanowiłem Wam przedstawić nieco tańszy model, którego ja używam do montażu filmów. I jest to Superlux HD 330. Zapraszam Was do oglądania. W filmu chciałem przypomnieć Wam o subskrypcji. Klikajcie w czerwony guziczek, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Będę Wam również bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę i za każdy napisany komentarz. Ale przejdźmy już do samych słuchawek. Ten model jest przede wszystkim dużo tańszy. Są to słuchawki, które kosztują około 150 zł, tak więc jeśli nie macie 500 zł na słuchawki, a chcecie mieć naprawdę fajny sprzęt do montowania filmów, to te superluxy będą znakomite. Impedancja tych słuchawek to 150 ohmów, a dzięki temu możecie je podłączyć do Waszego komputera i to, co będziecie na nich słyszeć, będzie miało optymalną głośność. Ta wysoka impedancja pozwala jednak również na podłączenie tych słuchawek poprzez wzmacniacz. Ja tego jeszcze nie robiłem, chociaż mam w planach zakup takiego małego wzmacniacza, który mógłby stanąć u mnie na biurku i wtedy na pewno zdam Wam relację odnośnie samego wzmacniacza, czy warto coś takiego kupować. Korzystam z tych słuchawek od kilku miesięcy i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. Są dobrze wykonane, bierzmy pod uwagę, że to sprzęt za 150 zł. Są to słuchawki otwarte, zatem oprócz tego, że wszyscy słyszą to, co Wy słyszycie, to Wy również nie jesteście odcięci od reszty świata. Więc nie są takie słuchawki, które byśmy wzięli na siłownię, czy też do podróży komunikacją miejską. Są to raczej słuchawki do profesjonalnej pracy. Są to słuchawki dla osób, które potrzebują słuchawek do pracy przy komputerze, a szczególnie pracy przy montażu wideo, czy przy obróbce dźwięku. Jeśli chodzi o samo wykonanie, to pałąk jest metalowy. Tutaj same muszle również są świetnie wykonane. Jeśli chodzi o poduszki, to te są wymienne, więc możemy sobie te oryginalne skórzane zmienić na jakieś pluszowe. Jednak te, które są tutaj oryginalnie, są moim zdaniem ok. Ja jednak myślę powoli nad zmianą takie pluszowe. Chciałbym zobaczyć, jak się z takimi pracuje. No bo jednak te skórzane są takie, że kiedy mają ten styk z naszą głową, to w tych miejscach nasza głowa się trochę za bardzo poci, a jestem ciekaw, jak to wygląda właśnie z pluszowymi nausznikami. Pałąk pokryty jest również taką sztuczną skórką. Jeśli chodzi o jego miękkość, to jest to tak średnio. Nie jest on ani jakiś super miękki, ale nie jest on również twardy. Wygodnie te słuchawki leżą na głowie, nie są również zbyt ciężkie. A w dodatku, jeśli chcecie sobie zmienić to poszycie lub jeśli chcecie dołożyć sobie tam gąbki, to nie ma najmniejszego problemu, bo jest ono zdejmowane, więc bez problemu je wymienicie albo właśnie sobie dodatkowo zmiękczycie. Kabel w tych słuchawkach jest gruby. Jest to taka sprężynka, która może Wam się kojarzyć z różnymi słuchawkami, które są stosowane w rozgłośniach radiowych. Mam tutaj złącze 3,5 mm, ale jest również dołączony adapter na 6 mm, czyli na dużego jacka. Jeśli chodzi o dźwięk, który serwują nam te słuchawki, to myślę, że nie są to słuchawki do użytku na co dzień, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Bo nie ukrywajmy, słucha nam się najlepiej muzyki, kiedy ten dźwięk jest taki ciepły, przyjemny, kiedy ten bas jest odczuwalny. A tutaj ten bas jest tak z tyłu, ten bas jest tak w tle i przez to dźwięki w tych słuchawkach to głównie tony średnie oraz tony wysokie. Ale dzięki temu słyszymy wszystko. Po prostu wszystko, co jest w tych tonach średnich i wysokich, to czego inni mogliby nie usłyszeć na takich zwykłych głośnikach, czy na jakichś takich zwykłych słuchawkach do słuchania muzyki, tak? Czy to za 100, czy za 200, czy za 1500 zł. Zatem te słuchawki to świetny produkt dla osób, które pracują nad dźwiękiem, a nie które go głównie słuchają. Dlatego ja, kiedy montuję filmy, zakładam te słuchawki i pracuje mi się na nich naprawdę przyjemnie. Mam po prostu podgląd na to, jakiej jakości dźwięk otrzymałem i potem mogę go sobie dowolnie zmieniać i monitorować na tych słuchawkach. Czy te słuchawki mają jakieś wady? Moim zdaniem w tym budżecie nie mają żadnych wad. Są po prostu idealne, jeśli potrzebujecie słuchawek do pracy, a nie macie do wydania jakiejś mega dużej kwoty. 150 zł, nawet jeśli się zepsują za rok czy dwa, to zakup drugich to nadal będzie mniej niż kupno lepszych słuchawek za 500 czy 1000 zł. Ja je z całego serca polecam, szczególnie do pracy, tak jak mówiłem, raczej nie do muzyki. A to już tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie.
Przypominam o subskrypcji kanału, klikaniu w dzwoneczek oraz łapki w górę. Chętnie poczytam Wasze komentarze, jeśli macie może te słuchawki albo inny podobny model. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!